Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem IOTA. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt IOTA oraz jego token MYOTA jest pierwszym przedstawicielem przedstawionym tutaj u mnie na kanale projektem mającym na celu zaopatrzenie w infrastrukturę urządzeń podłączonych do sieci, czyli ma wspierać popularny obecnie skrót IoT, Internet of Things. Ciekawą rzeczą technologicznie w tym projekcie jest to, iż implementuje ona Tangle. Jest to odpowiednik blockchainu z bardziej skomplikowanym modelem matematycznym. Tutaj organizatorzy tego projektu założyli, że właśnie taki model będzie odpowiedni, jeśli chodzi o zastosowanie tego projektu. Będzie właśnie odpowiedni Tangle, nietypowy blockchain, który jest dosyć prosty w swojej implementacji. Na tę chwilę nie będę tutaj porównywał tych dwóch modeli, gdyż nie to jest tematem tego odcinka. Rzućmy okiem na portal CoinPaprika. Projekt IOTA. Ponad 2 lata na rynku kryptowalutowym. Jesteśmy w fazie beta rozwoju oprogramowania. Zobaczymy więc, co za tym się kryje, jeśli chodzi o rozwój tego projektu. Zakładka Code Progress. 59 osób uczestniczących w rozwoju tego projektu. Prawie 1200 gwiazdek na GitHubie. Wykres przedstawiający liczbę commitów tutaj właśnie z zakładki Code Progress. Widzimy, że jakieś małe ruchy odnośnie kodu cały czas regularnie występują. Mamy wersję beta, także pewnie tutaj więcej dochodzi spraw związanych ze zgłaszaniem błędów. Zobaczymy, jak to wygląda po stronie issue. Zobaczymy, jak merdżowane są również pull requesty, gdyż to na tym etapie rozwoju projektu ma znaczenie. Portal GitHub, strona organizacji IOTA. Tutaj z ciekawych rzeczy widzimy, że jest to zweryfikowana organizacja. Oznacza to tyle, iż podmiot zakładający konto na GitHubie jest również podmiotem będącym właścicielem domeny iota.org. Taki miły dodatek, ale zawsze kolejna konkretna rzecz mająca miejsce w projekcie. Projekty, repozytoria na GitHubie 96, jeśli chodzi o istotne, przypięte przez organizatorów systemu, tutaj widzimy 6 z nich. AIRI, czyli główna implementacja protokołu wykorzystywanego w projekcie IOTA, napisany w języku Java. Tutaj jeszcze krótko omówimy sobie IOTA.js, czyli biblioteka napisana w JavaScriptie, umożliwiająca kontakt z główną infrastrukturą IOTA, oraz ciekawa sprawa portfel Trinity Wallet i jego implementacja w JavaScriptie. Przejdźmy do projektu, do głównego projektu. README, dosyć standardowy opis instalacji, konteneryzacja mająca na celu łatwiejsze wdrażanie opublikowanych wersji, zakładka issues, 350 otwartych, prawie 600 zamkniętych, także dosyć konkretne liczby jak na dwuletni projekt. Duży plus za labelowanie odpowiednich issue i przypisywanie ich do konkretnych sekcji, jeśli chodzi o jego rozwój. Mamy tu oczywiście też jakieś błędy. Widzimy, że issue są dodawane dosyć często i na bieżąco, także jeśli chodzi o ten etap rozwoju, czyli beta, jest to dosyć powszechne postępowanie. Myślę, że nie ma się co przejmować tutaj tą dużą ilością issue. Jeśli to byłoby na etapie gotowego produktu, to wtedy rzeczywiście powinno nam się tu zapalić czerwone światło. W takiej sytuacji warto zwracać uwagę na to,
jak szybko dane issue jest zamykane przez zespół deweloperski. Możemy to zrobić filtrując sobie zamknięte issue, wybierając któreś losowe, na przykład to, i po prostu sprawdzić, kiedy zostało założone, kiedy zostało zamknięte. Tutaj widzimy, czas jest dosyć krótki, także myślę, że całkiem w porządku. Pull requesty, również przygotowane do wdrożenia, do zmerżowania, czyli do połączenia z główną gałęzią projektu. Również te, które wcześniej są zgłoszone, które były zgłoszone wcześniej, są odpowiednio oznaczone, także tutaj łatwość jest w odczytywaniu, co do czego i z czym połączyć. Tutaj część z nich odnośnie konsensusu, wydajności sieci. Także bardzo, bardzo dobrze się to przegląda. Jest to też czytelne. 30 otwartych, ponad 560 zamkniętych na obecnym etapie. Zakładka Projects. Dwa zamknięte projekty, ale tam nic ciekawego nie znajdziemy. Wikipedia tutaj na GitHubie też nie jest zbyt bogata, ale ten projekt ma to do siebie, że ma dosyć fajnie przygotowaną dokumentację, ma swoją akademię umieszczoną na swoim, na stronie głównej. Ciekawe jest to również, że jest specjalny moduł treningowy dla osób chcących się wdrożyć w tą technologię. Również tutaj doszukałem się możliwości uzyskania certyfikatu dającego potwierdzenie to, iż można zostać właśnie certyfikowanym deweloperem infrastruktury IOTA. Także jeśli ktoś miałby życzenie, również jest taka możliwość dosyć interesująca dla osób, które właśnie lubią takie formalne potwierdzenia swoich umiejętności, co oczywiście na rynku również się przydaje, i jeśli ten projekt w przyszłości miałby odnieść sukces, to myślę, że taki certyfikat również będzie miał znaczenie. Zakładka Security, to jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa, Responsible Disclosure Policy, opisane prawidłowo. Ciekawą rzeczą jest również to, iż program Bug Bounty dla tego projektu jest prowadzony na portalu Backcrowd. Jest to taki, powiedzmy, konkurent przedstawionego w poprzednich projektach portalu HackerOne. Mamy tutaj określenia dotyczące potencjalnych stopni zgłoszonych podatności oraz z górną granicą nagrody przeznaczoną za zatwierdzenie takiej podatności. Tutaj jeśli chodzi o to, jakie projekty są brane pod uwagę, to są to klienci, czyli tak naprawdę są to portfele tego projektu, portfel desktopowy, czyli instalowany na komputerach osobistych, oraz dwa mobilne portfele dedykowane systemom Android i iOS. Wróćmy jeszcze do GitHuba, zakładka Insights. Przypominam, że mam tutaj do czynienia z produktem, który jest w fazie beta. 15 zmerdżowanych pull requestów w ciągu ostatniego miesiąca, 14 zamkniętych issue, 21 otwartych. Mamy wydaną również wersję release prawie 3 tygodnie temu, wersję 1.8.1, także tu również możemy sobie sprawdzić, jak często te wersje są wydawane. Żeby to zrobić, przechodzimy do zakładki Code i klikamy tam właśnie w Releases i mamy pogląd tego, jak często są właśnie wydawane wersje i jaka była przyczyna do wydania tej konkretnej wersji, jaki był powód do tego. Jeśli chodzi o główny projekt tej organizacji związany z projektem IOTA, to tyle. Ciekawa rzecz do omówienia jeszcze, IOTA.js. Przypominam, jest to biblioteka dająca możliwość tworzenia aplikacji opartych właśnie o infrastrukturę Tangle tego projektu IOTA. Tutaj na razie organizacja IOTA nie udostępniła bibliotek ani jakichś przykładowych projektów typowo
przeznaczonych do uruchomienia na urządzeniach mobilnych pisanych np. w języku C, na tak zwane systemy wbudowane. Także to zdecydowanie trzeba na to poczekać, że to jest głównym clue tego projektu. Na razie mamy bibliotekę napisaną w języku JS. Ciekawa rzecz, użyta w 173 projektach, także dosyć sporo. 105 osób obserwujących, ponad 250 forków. To również jeszcze raz zwracam uwagę na to, iż w tego typu projektach to jest bardzo istotna informacja, jeśli chodzi o adopcję biblioteki w środowisku programistycznym. Liczba obserwujących, gwiazdki są mniej znaczące, forki również mają swoje znaczenie. Także przejrzyjmy się, jak wygląda rozwój tej biblioteki dla tej architektury IoT. Również mamy labele ładnie pogrupowane, issuesy w kolejne logiczne części systemu. Pull requesty są zakładane, merge'owane, ponad 200, równo 230 zmerge'owanych pull requestów. Zakładka Insights. Tutaj w ostatnim tygodniu nic się nie działo, ale już w przeciągu miesiąca widzimy, że mamy zmerge'owane pull requesty w ilości 3, jeden zgłoszony issue. Także widać, że ta biblioteka jest gotowa w dosyć dużym stopniu. Przejdźmy sobie do Packet Managera NPM. Tutaj również organizacja IOTA ma swoją witrynę, na której umieściła szereg bibliotek, szereg SDK przeznaczonych do rozwoju projektów opartych właśnie o tą infrastrukturę. IOTA Core, wybierzmy sobie również wersja beta tej biblioteki. Ciekawa sprawa, 15 zależnych od tej biblioteki bibliotek umieszczonych już jest na serwerach właśnie NPM-a. Średnia ilość pobrań w tym tygodniu, widzimy, że są to setki. Także myślę, że to jest dosyć dobry wynik, jeśli chodzi o bibliotekę programistyczną w wersji beta, która wykorzystuje również wersję beta całego projektu. Ostatnia publikacja miesiąc temu. Jeszcze zobaczmy sobie szybko na Stack Overflow. Tutaj również znajdziemy pytania tagowane tagiem IOTA, specyficznym dla tego projektu na portalu Stack Overflow. Na chwilę obecną 39 pytań zadanych przez programistów. Tutaj słabo jest z odpowiedziami, ale tak jak wspominałem, projekt ten również posiada forum hostowane już wewnętrznie, wewnątrz organizacji IOTA. Link dostępny jest na ich stronie. Jeszcze jedna ciekawa informacja odnośnie tego projektu, to również ona posiada swoje konto na serwisie Travis Continuous Integration. Przypominam, iż tutaj możemy sobie sprawdzić, czy wersje oprogramowania przeznaczonego do wydania są prawidłowo budowane, czyli czy nie ma jakichś tam błędów uniemożliwiających wydanie poprawnej wersji. Tutaj widzimy, że jeden z pull requestów jest odpowiednio przygotowany i może być zmerge'owany oraz zbudowany. Tutaj jeszcze raz chcę przypomnieć, że w momencie, kiedy dany zespół odpowiedzialny za konkretny projekt zaczyna ogłaszać, że wkrótce będzie wydane nowa wersja, kolejny release, bądź jakiś security fix czy hotfix, bądź nowa funkcjonalność, można od czasu do czasu zajrzeć na ten serwis, o ile konkretny projekt go udostępnia, i zobaczyć, czy rzeczywiście ten projekt się buduje i czy wszystko jest tak, jak tutaj osoby odpowiedzialne za projekt reklamują nam poprzez media społecznościowe czy poprzez artykuły umieszczane w internecie. Dziękuję. Jeśli chodzi o projekt IOTA, na tę chwilę z mojej strony to już wszystko. Projekt uważam za dosyć interesujący, tym bardziej, że nie ma większej konkurencji na chwilę obecną, jeśli chodzi o projekty wspierające
właśnie Internet of Things, projekt przygotowany na dużą skalę. Tak jak wspomniałem wcześniej, niezwykle istotne w tym projekcie jest, aby osiągnął pełną funkcjonalność, przygotowanie bibliotek, które będą możliwe do umieszczenia właśnie na urządzeniach wbudowanych, czyli na tych wszystkich inteligentnych żarówkach, lodówkach i tego typu urządzeniach, gdyż to właśnie takie urządzenia są głównym klientem tej infrastruktury, nad którą pracuje zespół IOTA. Także będziemy śledzić, czy tego typu projekty, czy tego typu biblioteki będą się pojawiać. Na tę chwilę na GitHubie nic takiego nie widać. Także poczekajmy jeszcze z opinią co do tego projektu. Myślę, że idzie to w dobrą stronę, jednak główny cel, główne założenie i clue jeszcze nie jest publicznie dostępny, także nie możemy się temu przyjrzeć. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli macie jakieś pytania, proszę o pozostawienie ich w komentarzach. Jeśli chcecie, żebym przeanalizował jakiś projekt, również proszę o taką informację w komentarzu. Na tę chwilę to wszystko. Dziękuję, cześć.